Na temat mniszka lekarskiego powiedziano już bardzo dużo, ale ja powiem, dodam może swoje 3 grosze, może powiem więcej niż inni. Kiedy mniszka nie szukamy, to on rośnie wszędzie, a najlepiej rośnie przy drogach, tam gdzie jest najwięcej samochodów. I to jest właśnie taka droga, tutaj jest tego mniszka bardzo dużo. To jest druga linia zabudowy, niedaleko, jest taka już dosyć uczęszczalna ulica. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że rośliny do życia potrzebują CO2 i chciałam, żebyście zwrócili uwagę na to, co się dzieje obecnie w mediach głównego nurtu, że wszyscy walczą z CO2. Cała Unia Europejska walczy z ociepleniem klimatu, walczy z CO2, tak jak już wcześniej powiedziałam, a nie wiem, czy wiecie, że mamy oziębienie klimatu. Więc jak tu połączyć kropki? Jeśli macie coś do powiedzenia na ten temat, to zapraszam, piszcie w komentarzach. A tutaj udało mi się sfilmować pszczółkę. Rzadko mogę je spotkać. Bardzo często spotykam trzmiele, ale pszczół jest u nas mało. I zobaczcie, jak ona tutaj pięknie pobiera ten nektar. I nawet widzę, że nie przeszkadza jej, że ja filmuję. A jestem bardzo blisko. Super, to jest takie niesamowite. Jak film przyrodniczy. A przecież mieliśmy rozmawiać o mniszku. Ale biorąc pod uwagę, że wszyscy jesteśmy połączeni, i zwierzęta, i rośliny, i ludzie, więc tutaj przykład idealny. Ale wracając do mniszka, zawsze wszystkie zioła zbieramy w miejscach, gdzie są daleko od samochodów, daleko od gwaru takiego ulicznego, miejskiego. Patrząc na tą roślinę, zastanawiamy się, na co ona nam pomoże. No i widać, że ona jest żółta, więc wiadomo, że pomoże nam na choroby wątroby i woreczka żółciowego. To takie proste. Ogólnie mniszek lekarski ma silne właściwości antywirusowe, antybakteryjne i przeciwsypalne. Stosowany, już wspominałam, stosowany jest do leczenia wszystkich chorób wątroby i woreczka żółciowego. On pobudza wydzielanie żółci, stymuluje i oczyszcza wątrobę i woreczek żółciowy. Teraz przerwę tylko na chwileczkę, ponieważ często zastanawiacie się, jak rozpoznać, czy to jest mniszek, czy mlecz. Mniszek ma takie gniazdo i od dołu wyrastają te kwiatki, natomiast mlecz jest, ma taką długą łodygę i z łodygi wyrastają liście i wyrastają kwiaty. Zbieram teraz liście i później będę robiła te liście, smażyła tak jak szpinak. Wszystko wam pokażę. Mniszek lekarski bardzo często przydatny jest przy rekonwalescencji po przebytym wirusowym zapaleniu wątroby, jak również po zabiegach na drogach żółciowych, w zastoju żółci, w pęcherzu żółciowym. Zawiera mnóstwo składników mineralnych, w tym potas, oczyszcza nerki, zmniejsza ich stany zapalne, działa moczopędnie, pomaga wypłukać toksyny bez utraty potasu, ponieważ tego potasu sam ma bardzo dużo. Zapobiega również tworzeniu się kamieni nerkowych i również może pomóc w ich usuwaniu. Ogólnie można powiedzieć, że mniszek lekarski wspomaga cały organizm, czyli go po prostu wzmacnia, oczyszcza, pobudza krążenie. A teraz na ekranie widzicie podagrycznik i będę go również smażyła z liśćmi mniszka lekarskiego, więc postanowiłam go wam również pokazać. Film o podagryczniku macie na moim kanale, wrzucę go w opisie, więc będziecie mogli sobie go szybko obejrzeć. Wróciłam z moich wojaży do domu i będę teraz suszyła kwiatki mniszka lekarskiego. Rozkładam je na ściereczce i zostawiam tak około 2-3 godzin, żeby wszystkie robaczki uciekły. Później wrzucam do starej poszewki, tak jak wiecie, że ja suszę wszystkie zioła w poszewkach. I zostawiam na początku na takim słońcu, takim porannym słońcu na przykład. W poszewce rośliny mają ciemno, więc sam materiał chroni przed promieniami słonecznymi, żeby nie wybarwiały nam się rośliny, żeby nie traciły swoich wartości.
i później jak one się już troszeczkę przesuszą, to już można je na przykład powiesić i w jakimś takim przewiewnym miejscu zostawić. Cała roślina jest lecznicza, czyli i łodygi, i liście, i kwiat, i korzeń. Wszystko możemy suszyć, możemy to suszyć oddzielnie, możemy to suszyć wszystko razem. Chociaż jeśli chodzi o korzeń, to polecam go trzymać oddzielnie w jakimś małym słoiczku. Kiedy mamy już mniszka ususzonego, to możemy robić napary, wywary, odwary. Robiąc taki napar, wrzucasz jedną łyżeczkę suszonego mniszka, zalewasz gorącą wodą i trzymasz 15 minut pod przykryciem. Ja tak przynajmniej robię. I ja piję jak herbatę. Można z mniszka również zrobić syrop, można zrobić miodek. Ja robiłam rok temu miodek. Świetnie się sprawdził i dzieci go bardzo lubią. Jest naprawdę bardzo dobry. Można go nawet smarować na kanapki, ale niestety ten miodek wychodzi z tego, że musicie dodać kilogram cukru, więc tam mi troszeczkę to nie pasowało i już miodku teraz nie będę robiła, syropu też nie będę robiła, po prostu będę tylko ziele suszyła. Jeśli chcecie zrobić syrop, to mogę Wam podać przepis. Kilogram mniszka, zalej litrem wody, gotuj 15 minut. Tak gotuj, tak nawet na takim małym ogniu, tak żeby to tylko tak pyrkoliło. Odstaw na 24 godziny, odciskamy później kwiatki, dodajemy kilogram cukru, sok z cytryny i gotujemy do odpowiedniej konsystencji. Gotujemy, ale to też tak, żeby się gotowało, nie gotowało. Dłużej gotujesz, jeśli chcesz miodek, krócej gotujesz, jeśli chcesz sok. Przepis na miodek z mniszka mogę Wam wrzucić w opisie, ponieważ rok temu nagrywałam film, jak ja robię miodek z mniszka lekarskiego, więc serdecznie zapraszam na ten film. On jest taki technicznie niedopracowany, ale film jest krótki, więc zapraszam do obejrzenia. Mniszek lekarski ma takie bardzo dobre, ogólne działanie na cały organizm. A teraz mała ciekawostka. Rzucie samych łodyg mniszka lekarskiego może rozpuścić kamienie żółciowe. Taka kuracja trwa 14 dni, czyli łodygi myjemy razem z kwiatostanem, następnie usuwamy te koszyczki i wolno żujemy łodygę. Początkowo w ogóle ona ma taki smak gorzki, smakuje jak endywia. Jeśli jedliście kiedyś endywię, to jest taka sałata, to wiecie, jak ona smakuje. To będziecie mieli porównanie. Należy spożywać takich łodyg od 5 do 10 dziennie przez 14 dni. I ten sposób jest również dobry na oczyszczenie krwi z toksyn. Ja teraz wykopałam mniszka lekarskiego z mojego ogrodu. Po pierwsze dlatego, że on się bardzo rozrasta i nie pozwala rosnąć moim pięknym floksom. A po drugie chciałam pozyskać korzeń mniszka lekarskiego. A teraz, moi drodzy, przygotuję sobie obiad. A mianowicie zrobię sobie taką małą przekąskę z liści mniszka lekarskiego z podagrycznika. Potrzebujemy do tego pokrojony czosnek. Ile to zależy od Was? 4 ząbki, 5 ząbków. Ja chyba nawet miałam tu 4 albo 5 ząbki czosnku. Masło na patelnię. Może być masło klarowane. Ja mam takie zwykłe masło. I do dzieła. Masło rozpuszczamy. Chciałam Wam jeszcze pokazać, że to są liście mniszka lekarskiego i że tam chyba gdzieś jeszcze w głębi jest podagrycznik. Tak chciałam sobie urozmaicić. I to wszystko, to co jest w tej misie, wyląduje na patelni. Wrzucamy czosnek i zaraz po chwili wrzucamy nasze zielone liście. Musimy to wszystko podsmażyć. Podagrycznik jest miękki, natomiast liście mniszka lekarskiego, one są takie troszeczkę ciągnące, więc nawet powinniśmy wcześniej wrzucić mniszka lekarskiego liścia, a dopiero później podagrycznika. Ale robimy to wszystko razem, nawet chyba jakiś liść pokrzywy mi się tam wrzucił. Dodajemy odrobinę wina i dodajemy śmietanę. Ja dodałam tutaj śmietanę 30, ale możecie dodać też 18. Ten przepis jest jakby odwzorowaniem przepisu na szpinak,
Czyli szpinak robimy właśnie w ten sposób, ja przynajmniej robię tak w ten sposób. Śmietana już odparowała, a ja w międzyczasie zrobiłam sobie jeszcze jajka sadzone. Uważam, że to świetnie pasuje. Na koniec powiem jeszcze, że ogólnie mniszek lekarski działa na cały organizm pozytywnie. Skuteczny jest przy utracie apetytu, zaparciach, gazach, problemach żołądkowych, a wyciąg z mniszka i koreańskiego czerwonokrzewu wzmacnia produkcję testosteronu. Podwyższenie testosteronu działa także na przeciwstarzeniu się. Wyciąg na mieszankę z mniszka i koreańskiego czerwonokrzewu podam Wam w opisie, a jest to informacja z książki Rak to nie wyrok Ryszarda Grzebyka. Polecam również tą książkę. Dla mnie kompendium wiedzy, jak naturalnie pokonać choroby od przeziębienia po raka. Uważam, że taka książka powinna być w każdym domu. I chciałam jeszcze tylko nadmienić, że nikt mi za to nie płaci, po prostu jest to naprawdę bardzo dobry materiał, więc zachęcam do zainteresowania się tematem. A teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co uważacie na temat ocieplenia klimatu, skoro mamy oziębienie klimatu, z czym walczymy, dokąd zmierzamy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.